Są oczywiście różne dane, ale średnie statystyki, mówimy o Polsce tutaj, gdzie jesteśmy bardzo blisko już tego, co średnio jest w kraniach, innych krajach Unii Europejskiej, to jest około 100-150 litrów na dobę. To jest zużycie, które jest związane zarówno z procesami higienicznymi, praniem, gotowaniem i oczywiście bezpośrednim spożywaniem wody. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze miasto, o Kraków, nie mamy takiego rozróżnienia. Inne miejscowości czasami stosują dwie, trzy taryfy, odrębna dla przemysłu, odrębna dla indywidualnych odbiorców. Natomiast w Krakowie ta taryfa jest jedna i po ostatnich zmianach to jest 4,44 zł, czyli 4,44 zł za metr sześcienny wody. I proszę sobie przeliczyć, jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, zużywamy w ciągu doby około 100-150 litrów, dajmy na to 100, będzie łatwiej przeliczyć, to jest 1/10 metra sześciennego, czyli to jest 44 grosze. Całość naszego zapotrzebowania na wodę do wszystkich czynności, do spłukiwania toalet, do prania, do mycia, do gotowania, do sprzątania i oczywiście do bezpośredniego spożycia, to jest około 50 groszy na dobę. Natomiast no, jeżeli to porównamy z cenami na przykład wód butelkowych, no to już widzimy, jaka to jest różnica, prawda?